Wyobraź sobie, że spotykacie się ze znajomymi pod Kopcem, idziecie na jakąś kawę, a później na wystawę do CSW. Ile czasu trzeba, aby przejść do Centrum Sztuki Współczesnej? 3 minuty? 5? 7? 10? Chyba nie więcej. Sympatyczny spacerek po śródmieściu. No właśnie, czy aby na pewno? Wracamy z cyklem Odkrywamy Toruń. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam na rozważania o skali dawnych miast. Jesteśmy w samym centrum Torunia. Już bardziej się nie da. Dziś, myśląc o Śródmieściu, wliczamy w to nie tylko Starówkę, ale też szersze przyległości. Jeśli jednak wejdziemy w głowy Torunia sprzed 7 wieków, zrozumiemy, że ich centrum to tylko rynek, a cała reszta? Zróbmy mały eksperyment. I sprawdźmy, ile jest kroków stąd do końca miasta. ...404 kroki, dokładnie tyle dzieli centrum i peryferię. Dlaczego zatrzymujemy się akurat tu? Ano dlatego, że do lat 80. XIX wieku to właśnie w tym miejscu stała Brama Chełmińska. Jedyny wylot na północ ze starego miasta Torunia. O samej bramie można by mówić długo, dlatego powiedzmy tylko tyle, że ponoć była najwyższą w murach toruńskich. Zarys w bruku przypomina o północnym odcinku murów, w którym stała brama. O peryferyjnym położeniu informuje też tabliczka z nazwą ulicy. Ten odcinek staromiejskich umocnień był szczególnie silny, ponieważ oprócz podwójnego muru i fosy dostępu do miasta bronił barbakan. Dodajmy tylko, że jeden z dwóch, bo drugi pilnował miasta od zachodu. Jakby tego było mało, oba rondle toruńskie były starsze od krakowskiego i warszawskiego, ale o czym tutaj gadać, skoro toruńskich barbakanów dawno już nie ma. Co dopiero wyszliśmy ze średniowiecznego miasta, przeszliśmy przez Bramę Chełmińską, Barbakan i most nad Fosą. O tym, co ukazałoby się naszym oczom, gdybyśmy przenieśli się w czasie, zapytam Mateusza Sosnowskiego, doktoranta archeologii. Zobaczylibyśmy przede wszystkim tutaj przedmieście Torunia, przedmieście w okresie swojego największego rozkwitu w średniowieczu. W tej części, gdzie teraz się znajdujemy, przede wszystkim dominowały ogrody. Natomiast trochę dalej na wschód, jakbyśmy poszli, tam zaczynała się, można powiedzieć, taka sakralna część tego obszaru. No i to dość, myślę, interesujący punkt, bo mieliśmy tutaj więcej niż jeden kościół. Tak, mieliśmy tutaj trzy kościoły, poczynając od kościoła Świętego Krzyża, później kościół Świętego Wawrzyńca i kończąc na kościele Świętego Jerzego. Gdybyśmy chcieli naszym widzom podpowiedzieć, gdzie powinni szukać tego miejsca, gdzie stał kościół Świętego Wawrzyńca, to dokąd powinni pójść? Powinni pójść w okolice Urzędu Miasta, głównego budynku Urzędu Miasta i przejść przez przejście dla pieszych. Dokładnie po drugiej stronie przejścia dla pieszych znajdowało się prezbiterium tego kościoła. Który ze wspomnianych obiektów sakralnych na przedmieściach był Twoim zdaniem najważniejszy? Prawdopodobnie najważniejszy był kościół Świętego Jerzego. On był dosyć dużym obiektem sakralnym, prawdopodobnie największym stojącym na przedmieściach Torunia. Ważny był z tego względu też, że skupiał część patrycjatu miejskiego. Wokół tego kościoła mieszczanie toruńskie lokowali swoje ogrody, swoje rezydencje, ale również przy tym obiekcie funkcjonowało leprozorium, czyli przytułek dla chorych, dla trędowatych. Co interesujące, kościoła nie ma już rzeczywiście około 200 lat, nawet odrobinę dłużej, ale pamięć po nim w przestrzeni, w nazwie zachowała się. Tak, pamięć po tym kościele się zachowała z tego względu, że niedaleko funkcjonuje cmentarz pod wezwaniem Świętego Jerzego. Wcześniej prawdopodobnie przy samym kościele również funkcjonował starszy cmentarz. A co takiego wydarzyło się, że tych pamiątek przeszłości już nie mamy? Myślę, że bardzo dużo, począwszy od wojen, które nawiedzały nasze miasto na przestrzeni wieków, ale również kwestie rozwoju samego miasta. Te obiekty sakralne, o których wspominaliśmy, były rozbierane na początku XIX wieku, kiedy miasto przeżywało okres wzmożonego rozwoju. Po prostu były one rozbierane
potrzebny był materiał na budowę innych obiektów, ale też kolidowały z planami rozbudowy naszego miasta. Powiedz mi, czy sądzisz, że gdyby Toruń nie był twierdzą i gdyby ten rdzeń twierdzy nie był rozbudowywany, byłaby szansa na to, aby te obiekty dotrwały do naszych czasów? Myślę, że w pewnym zakresie tak. Chociażby Kościół Świętego Jerzego mógłby pewnie po dzień dzisiejszy być, funkcjonować. Natomiast Kościół Świętego Wawrzyńca i Kościół Świętego Krzyża może niekoniecznie, bo one znajdowały się w takim miejscu dość newralgicznym dla rozwoju miasta, więc one być może zostałyby jednak rozebrane. Natomiast myślę, że Kościół Świętego Jerzego mógłby dalej funkcjonować. Można by pogdybać, co by było, gdyby wszystkie te obiekty zachowały się do naszych czasów, a na przełomie XIX i XX wieku obudowano by je wielkimi, czynszowymi kamienicami. Tym sposobem powstałoby gęste śródmieście, być może podobne nieco do tego fyrtla, który bydgoszczanie mają przy Klaryskach albo poznanianie na Świętym Marcinie. Zamiast gdybać, skupmy się lepiej na tym, co mamy. Zresztą, jak się później okaże, w obrębie toruńskich przedmieści da się znaleźć pamiątki naprawdę zamierzchłej przeszłości. Widzieliśmy dzisiaj sporo niezwykłych rzeczy. Świetnie się składa, dlatego że w CSW zwykle prezentujemy tylko rzeczy niezwykłe. Znajdujemy się właśnie w przestrzeni sali kolumnowej, która jest takim najbardziej rozpoznawalnym miejscem dla toruńskiego CSW. Warto też może tutaj dodać, że CSW jest pierwszym budynkiem wybudowanym po wojnie, które miało pełnić funkcję Muzeum Sztuki Współczesnej, pierwszym w Polsce. W tym momencie prezentujemy wystawę Abakanowicz i inni, czyli wystawę polskiej rzeźby współczesnej, takim trochę przewrotnym tytułem, dlatego że Magdalena Abakanowicz jest w tym momencie prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym polskim nazwiskiem, jeśli chodzi o rzeźbę. Jej prace w ostatnim czasie sprzedają się za miliony złotych. Zresztą w tamtym roku został pobity rekord aukcyjny. A właśnie polska rzeźba współczesna to nie tylko Magdalena Abakanowicz, co staramy się pokazać w tym miejscu. Stoimy właśnie przy pracach Józefa Łukomskiego, którego prace są bardzo podobne właśnie do tego, co robiła Magdalena Abakanowicz. Legenda, czy też historia głosi, że część tych ubrań, które są zalane gipsem, znalazł w ruinach Warszawy po powstaniu i właśnie z nich tworzył te wielkoformatowe instalacje. Ale nie tylko rzeźby, ale również przestrzeń jest naprawdę niezwykła. Tak, sala jest naprawdę wyjątkowa. Jej wysokość to prawie 8 metrów i mieliśmy tutaj naprawdę wiele wyjątkowych instalacji. Nieraz była zalewana wodą, czy też całkiem niedawno prezentowaliśmy tutaj filmy na wielkoformatowych, prawie 6-7-metrowych ekranach. Torunianie wiedzą doskonale, że CSW to również kino. W murach tego malowniczego budynku kryje się historia sięgająca co najmniej 1259 roku. To dawny młyn w Trzeposzu, dowód na to, że na toruńskich przedmieściach da się znaleźć pamiątki materialne średniowiecznej przeszłości. To zresztą nie jedyne miejsce, w którym kryje się skarb podobnej rangi. A ponieważ miejsce to jest bezsprzecznie zielone, warto opowiedzieć o nim w zielonym aucie. Mowa o fundamencie, na którym stoi dworek będący dyrekcją ogrodu zoobotanicznego. To ponoć pozostałości jeszcze średniowiecznej krzyżackiej strażnicy. Zresztą z miejscem tym wiąże się legenda, jakoby w bardzo zamierzchłej przeszłości stała tam rzymska świątynia postawiona przez legionistę, który rzekomo zapędził się w te rejony. Tak czy owak, mur jest naprawdę stary. Być może starszy niż nie jeden dom na Starówce.
W następnym odcinku przyjrzymy się miastu z zupełnie innej perspektywy. Do zobaczenia.